A więc, witam Was bardzo. Dzisiaj pokażę, w teorii przynajmniej, jak skonfigurować switcha HP, aby działał pod kontrolą SSH. Więc generalnie, co należy mieć, to kabel konsolowy poprzez RS-232. Takiego portu zazwyczaj nie ma na dzisiejszych komputerach, jednakże zawsze można, zawsze da radę z przejściówką. Więc ja tu już miałem otwartą sesję i pierwsze co zrobię, to użyję putty, żeby tak jakby połączyć się ze switchem. I tutaj należy po prostu wstawić odpowiednio tak jakby port COM, po którym będziemy się łączyć, a tutaj jest prędkość. Prędkość jest aktualnie ustawiona na 9600 bodów na sekundę, bitów na sekundę. I to można zostawić w spokoju, bo to i tak nie ma zbytnio znaczenia. To natomiast jest najważniejsze, tu trzeba pamiętać, gdzie jest aktualnie podłączony jakby switch, pod którym portem. W moim przypadku jest to COM3, ale może być gdziekolwiek indziej. Więc można już otworzyć połączenie. Należy nacisnąć parę razy Enter i jest perfekt. Aktualnie, ponieważ nie ma zbytnio żadnych sposobów autentyfikacji, switch będzie domyślnie startował w trybie Enable, co w mnemonice HP jest to tryb operatora, czego no, raczej nie byłoby dobrze, gdyby tak było, więc pierwszym krokiem byłoby przejście w tryb konfiguracji za pomocą terminalu i użycie komendy password, aby nałożyć hasło na oba konta, w tym przypadku menadżera i operatora, gdzie konto operatora jest jakby ten zwykły tryb, natomiast konto menadżera jest trybem enable. I ustawiam jakieś byle jakie, w sumie nie byle jakie, takie aby było dobre, żeby najlepiej nikt nie złamał. Może być jakiekolwiek hasło, aby działało. Trudno, i tak to się później zmieni. Trudno. Źle wpisałem hasło, a nie. Niestety tak się czasami dzieje. Ale. Boże święty. Posiedzę sobie nad tym hasłem, co? Ale nie tutaj jesteśmy. Należy ustawić hasło, to wiadomo. Jednakże komenda password pozwala też na ustawienie tak jakby nazwy użytkownika, więc mamy tutaj konto operatora i można mu nadać nazwę użytkownika, dajmy na to po prostu disable. Może być jakiśkolwiek i należy nadać mu hasło. Hasło, aby było dobre, żeby nikt nie złamał tej sprawy. Więc skoro hasła są już pozakładane, w sumie to powinienem ogarnąć później, ale trudno, należy wygenerować klucz RSA, żeby można było bezpiecznie wchodzić po SSH. Więc użyję komendy CryptoKey Generate SSH RSA i teraz tak jakby switch sobie nad tym popracuje, żeby wygenerować odpowiedni klucz RSA, aby można było wejść po SSH, bo jest on potrzebny, aby można było tak jakby połączenie zaszyfrować, żeby nic śmiesznego tutaj nic nie podglądał. Tak jak tutaj jest napisane, trochę to zajmie, jeśli cały cache z kluczami lub entropiami jest zużyty, to trochę to zajmie. Jednakże nic w tym nie przeszkadza, aby najpierw sprawdzić u mnie status SSH i jak widać jest niedziałające, więc piszę IP SSH, aby temu zaradzić. Od razu sprawdzę metodę metodę logowania, jest lokalna, czyli switch będzie używał swojej własnej bazy użytkowników, aby przeprowadzać autoryzację. I skoro już wszystko powinno działać, przynajmniej w
W teorii. Dlaczego w teorii? Bo tak jakby coś jest z tym switchem i nie mogę wbić się przez SSH. Ale to się sprawdzi. Następną rzecz, którą chciałbym uczynić, to jest sprawdzić sobie listę VLANów i właściwie VLANowi jedynce, czyli jedynym aktualnie ten switchu, nadać adres IP. Więc wydam tę oto komendę. I ta komenda pozwoli mi nadać adres IP dla tego oto switcha. Nie mam połączenia. Pięknie po prostu. Ale trudno. Skoro już VLAN na switchu ma nadany odpowiedni adres IP, aby można było się z nim komunikować, można jeszcze dwa razy sprawdzić sobie stan SSH i tak jak widać jest już aktywne. I można też, i właściwie jedyne co zostało, to nawiązać kolejne połączenie, tym razem za pomocą SSH. I jak na razie dla bezpieczeństwa zamknę sobie tę sesję, bo wszystko może się stać i to wszystko może wybuchnąć. I teraz sobie to wszystko niby ma pomielić i aktualnie wyrzuciło mi błąd, że klucz jest inny, ponieważ już po raz enty zregenerowanym klucz jest, nie? No dobra. Zaloguję się aktualnie już do swojego switcha za pomocą konta, które wcześniej stworzyłem. Użyję też hasła, które nadałem. I tu zaczyna się problem, ponieważ nie wiem, co jest z tym switchem. Możliwe, że coś źle skonfigurowałem. Jednakże w tym przypadku switch zdecydował się zawiesić. Czy to dobrze znaczy, nie jestem pewien. Jednakże nawet na linii konsolowej poprzez port konsolowy jakby to nie działa. Jednakże tak jak wcześniej można było zobaczyć, mój klient SSH wyrzucił błąd o innym kluczu. A więc to jest dziwne, bo tak jakby szki w mrowisko. Ponieważ wszystko działa i tak jakby coś działa, może nie działa, ale tak jakby pamiętam, że wcześniej switch mi się zawieszał. Co normalnie się nie działo, ale tak jakby i tak jakby przy samym SSH już się wszystko zawiesza. Nie wiem co z tym switchem, jednakże on decyduje się po prostu zawiesić, łącząc się poprzez SSH. Zostawiając mnie właściwie zmuszonym. A no rację. Wycięło mi połączenie. Co by się tu dziwi? Niestety ten port internetowy w moim laptopie jest dziwny. Czy jednak wszystko będzie działać, dowiem się w swoim czasie. Bo jak na razie nic nie działa i znowu zawiesienie switcha. Dlaczego się to dzieje? Nie mam zielonego pojęcia. Jak to mogę naprawić, też nie wiem. Ale jeśli otrzymałem już tak jakby klucz RSA samego serwera SSH, to najprawdopodobniej oznacza, że wszystko skonfigurowałem dobrze. Ale zawsze jest prawdopodobieństwo, że tak nie uczyniłem. Nie wiem, czy to coś pomogło, czy coś, ale dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.